Za chwilę rozpocznie się wielki bój mistrzów Polski o awans do Champions League. Prowadzący to sędzia, to spotkanie sędzia holenderski Mario van der Ende troszeczkę się pospieszył. To spotkanie miało się rozpocząć 20:15, tymczasem wiele wskazuje, że rozpocznie się 2-3 minuty wcześniej. Tak też się stało. Rozpoczęli Widzewiacy w biało-czerwonych strojach. Ich rywal kopenhaskie Brøndby, mistrz Danii, gra w strojach żółto-niebieskich. Michalski do Wyciszkiewicza, ten ma troszeczkę więcej miejsca, ma czas, aby się rozejrzeć, domagał się piłki Citko, nie otrzymał podania. Teraz dopiero, ale to już jest zagranie do tyłu. Citko, on potrafi wkręcić w ziemię paru rywali. Nie było faulu, Citko na pole karne, Dębiński, gol! Gol! Doczekali się bramki kibice na stadionie Widzewa. Świetnie rozpoczął akcję Citko, znalazł na polu karnym Dębińskiego, który świetnie z kolei wyszedł do tego podania i ubiegł bramkarza Brøndby. 1-0. I teraz powinno być łatwiej. Przydały się te centymetry Jacka Dębińskiego na polu karnym. On świetnie gra głową i udowodnił to także w tej chwili. 21 minuta drugiej części gry. 1-0 dla Widzewa. Potrzebna była ta bramka. Bardzo potrzebna. Teraz już Brøndby się musi martwić i starać się o wyrównanie. Wprawdzie to jest dopiero początek tej rywalizacji o Ligę Mistrzów. Wprawdzie jest jeszcze rewanż w Kopenhadze, ale już mistrz Danii startowałby do tego rewanżu w gorszej sytuacji. Teraz niepotrzebnie, głupio tracą piłkę Polacy. Wilford! I teraz sporo szczęścia miał Widzew. Jest jeszcze przy piłce Szymkowiak, przy nim Skarbalius. Szymkowiak zdołał dośrodkować, przejął piłkę Dębiński, zostawił ją Czerwcowi. Ten próbował zmieścić ją w krótkim rogu bramki. Piłka dotknęła nogi Olsena, który stracił ten swój spokój. Próbował dyskutować z arbitrem, ale rzut rożny z przeciwnej strony boiska. Tu dobrze bijący lewą nogą kornery Rafał Siadaczka. I znów gęsto na polu bramkowym Brøndby. I 2-0! I kto? Sławomir Majak! Znalazł się tam najlepiej na polu karnym i prawdziwa euforia na stadionie łódzkiego klubu. Uniesione ręce Andrzeja Grajewskiego, bije brawo Tomasz Mukiński, rezerwowy bramkarz. Wszyscy to wstali z miejsc. Wszyscy oprócz duńskich kibiców, którzy zasmuceni patrzą, co się dzieje z ich zespołem. I jeszcze raz ta sytuacja, rozbiegli się napastnicy Widzewa, pociągnęli za sobą obrońców, a w tej luce znalazł się idealnie Majak. Nie musiał wyskakiwać, nisko nagrana piłka i spokojny strzał tuż przy słupku. 2-0 na 17 minut przed końcem. To już jest coś, ale wciąż trzeba pamiętać, aby nie cofać się, nie dawać miejsca do rozgrywania piłki rywalom. Wciąż siedzieć na nich w środku boiska i nie dość, żeby dowieść ten wynik do końca, to jeszcze próbować go podwyższyć. Tymczasem będzie groźnie pod bramką Szczęsnego. Duńczycy już udowodnili, że potrafią groźnie strzelać z rzutów wolnych. Będzie trzecia zmiana w zespole łódzkim. Wejdzie na boisko Piotr Szarpak. To też jeden z podstawowych graczy poprzedniego sezonu w Widzewie. Teraz musi walczyć o miejsce w jedenastce. Zejdzie z boiska Ryszard Czerwiec. Czerwiec też nie w pełni sił, w zasadzie na własne życzenie grał w tym meczu. Żegnany gorącymi oklaskami przez kibiców. Na boisku już jest Piotr Szarpak. Do strzału przygotowuje się Ole Biur. Już raz po jego strzale było bardzo groźnie, a teraz jest gol. A teraz jest gol. Jakże zmienia się sytuacja w tym spotkaniu.
Teraz Duńczycy są szczęśliwi, bo wprawdzie przegrywają, ale mają bramkę strzeloną na wyjeździe. Ktokolwiek interesuje się piłką nożną, wie, jakie to jest ważne w europejskich pucharach. Wspomniałem, żeby się nie cofać, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. No, niestety. Biur przymierzył. Szczęsny spodziewał się chyba strzału w drugą stronę bramki. Zrobił dwa kroki. Piłka poleciała jednak w jego lewy róg. Jeszcze rzut wolny dla Duńczyków, którzy już zbytnio się nie spieszą. Oni jeszcze być może wyczuwają szansę na celnie bramki, ale już to się nie stanie, bowiem Mario van der Ende zakończył mecz po 90 minutach walki, prawdziwej walki o każdą część boiska. Widzew wygrywa 2-1. Nielsen. Karbaliuk. Przy nim Michalski. Ale jeszcze nie decyduje się na atak. Teraz dopiero pobiegł za Skarbaliusem. Trudna pozycji dośrodkowywał Litwin. Zaraz jest na pole karnym. Bager szczęsny i gol! Niestety. 32 minuta meczu. I bramka dla Brandby. Peter Meller wykorzystał podanie swojego partnera z ataku. Popatrzmy jeszcze raz, świetne zagranie przede wszystkim Skarbaliusa. Do Bagera spóźnił się trochę z interwencją. Szczęsny wystawił nogę. Meller ubiegł naszego bramkarza. 1-0 dla Brandby i teraz niestety my się martwimy. My się martwimy, bo 1-0 to wynik, który daje awans Duńczykom. Szkoda, mogło być tak pięknie. Dwie wspaniałe sytuacje dla Polaków. Sytuacje, po których powinny paść bramki. Ale miejmy nadzieję, że to Widzewa nie podłamie. Zresztą ta drużyna podobno ma charakter zbliżony do tego Widzewa sprzed kilkunastu lat. Grając na własnej połowie to się nie uda. Zajdzie zapewne Dębiński, być może zobaczymy Szarpaka, ale na razie zobaczmy, co dzieje się pod naszą bramką. Egen! I gol! Nie. Przez wczesna radość kibiców. Nieprawidłowo atakowany był Maciej Szczęsny. Najpierw obronił strzał Dana Egena. Jakże trzeba uważać na Norwega na polu karnym. I tu został, zahaczony łokciem przez Bagera. Dlatego wypuścił piłkę. Niedługo im to już nie będzie grozić, bo Nielsen odchodzi. Ale już tak na poważnie zajmijmy się grą, ależ groźnie! 2-0! No i zagapili się obrońcy. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy szczęsnej właśnie. Ole Bjur strzela drugą bramkę w 44 minucie meczu. I sytuacja coraz gorsza. Spóźnił się Michalski. Takie chyba nieporozumienie ze Szczęsnym, który też mało, zbyt wolno, zbyt późno wystartował do tej piłki. Sięgnął ją ręką, ale mimo to odpadła do bramki. Teraz to już prawdziwe nieszczęście. Teraz widzę bramkę strzelić musi. Chociażby, żeby doprowadzić do dogrywki. A ten nie namyślając się, bo nie mógł złapać piłki daleko do przodu. Łapiński. Teraz Duńczycy odliczają minuty, jakie dzielą ich od Ligi Mistrzów. Nielsen zrobił kółeczko, ale podał do Wilforta. Wilfort i chyba koniec. No nie chcę przesądzać niczego, ale ten najbardziej doświadczony z występujących na boisku graczy Brandby, wielokrotny reprezentant Danii, mistrz Europy sprzed 4 lat, strzelił bramkę dla Brandby, być może niewiele mniej ważną niż ta, którą strzelił w finale Euro 92. Fatalnie rozpoczęła się dla Widzewa ta druga połowa. Trzecia minuta gry po przerwie i 3-0 dla Brandby.
nie zdążył za Wilfortem. Szymkowiak, teraz już Duńczycy całkowicie rozluźnieni, nastrój świąteczny na trybunach, w przerwie wszyscy kibice tańczyli tu w rytmach dyskotekowych, ale trudno się dziwić, skoro ich drużyna gra tak dobrze. Tym razem wysoko, Egen, Majak nie dotknął piłki ręką. Czerwiec, Dębiński, szkoda, że nie zauważył, że wychodzącego na pozycję Citkę. Teraz jednak rusza Michalski, Michalski zagra teraz na środek boiska do Citki. Tak, udało się, Marek Citko i gol! Gol! 11 minuta drugiej połowy i Marek Citko strzela kontaktową bramkę. Oby było to zapowiedzią większych emocji. W tym meczu może to doda skrzydeł Polakom. Duńczycy jakby przez moment stanęli w miejscu, nie wierząc w to, co się dzieje, a to jeszcze raz sytuacja. Już Michalski zauważył, że tam Citko jest na polu karnym niepilnowany i Marek Citko pięknym strzałem mija Kroga, jest 3-1, a więc ożyły nasze nadzieje. Teraz druga bramka Widzewa dawałaby mistrzom Polski awans do Champions League. Jeszcze 34 minuty. Uwierzyć w swoje siły, poderwać się. Uwierzyć w to, że tu można wygrać. Citko faulowany przez Wilforta. Spiesz się Widzewiakom, żeby tylko niezbyt chaotycznie, niezbyt nerwowo rozgrywać tę piłkę. Gdzieś w tym szaleństwie końcowym potrzebna jest odrobina rozwagi. Out dla Widzewa. Pędzi Marek Bajor. On potrafi daleko wyrzucić piłkę. Są Dębiński, Michalski, Majak, Wojtala na polu karnym. Jest też niedaleko Bajora Citko. Michalski na pole karne, Majak i gol! Gol 3-2, nie ma spalonego, protestowali Duńczycy, że jest spalony, ale nie! Bramka wbiegła boisko, Franciszek Smuda, radość olbrzymia w zespole Widzewa, tymczasem kibice Bredby łapią się za głowy. 44 minuta drugiej połowy, jest po bramce Sławomira Majaka 3-2 i teraz kilkadziesiąt sekund chyba pozostało piłkarzom Brędby na to, żeby jeszcze spróbować rozegrać akcję dającą im awans, ale my liczymy, że do akcji nie dojdzie. Widzewiacy, żeby teraz tylko nie ulegli rozprężeniu. Radość na ławce Widzewa. Teraz my odliczamy. Jeszcze raz oglądamy tę akcję. Aktywnie do końca walczył Majak. To chyba on strzelił bramkę, chociaż wepchnął ją jeszcze Wojtala. To nieważne, komu się ją zapisze. Ważne, że jest. Ale teraz trzeba uważać. Szczęsny! Oni już byli pewni awansu. Tu już trwało święto. Pokazał wczoraj przykład Hutnik, jak zagrać, jak walczyć do końca. I pokazał, udowodnił to też Widzew. Ale jeszcze trzeba uważać. Wybić piłkę. Dębiński! Dębiński sam atakuje, teraz musi wracać do bramki Krok, Dębiński będzie sam na sam z bramkarzem, jest szansa nawet na wyrównanie, nie zepsuć tej sytuacji, bo to mógłby być koniec, nie! Trzech piłkarzy Widzewa szarżowało w zasadzie tylko na Kroga. Nie kończy wciąż meczu Czakar. Dlaczego? Trudno powiedzieć, tymczasem groźna akcja Brędby. Nie ma bramki. Zablokowany strzał napastnika Brędby, przez którego Polaków i teraz wyskakują w górę wszyscy kibice Widzewa, działacze tego klubu, piłkarze oczywiście, a na trybunach, które zajmują Duńczycy, cisza, czapki rzucają niektórzy z młodszych fanów, którzy już cieszyli się z awansu Champions League do Ligi Mistrzów. Tymczasem to my cieszymy się z tego awansu. Podniesione ręce Widzewiaków. Cieszą się teraz wszyscy. To był tak fatalnie układający się dla nich mecz. Ale jakaż klasa. 2-0 do przerwy dla Brędby. Trzecia bramka tuż po przerwie, którą strzelił Wilfort. I wydawało się też, że to już koniec. 9 minut później Citko zdobywa gola kontaktowego. I choć wciąż przez pozostałą część meczu ten mecz toczył się pod dyktando Duńczyków, to oni mieli mnóstwo sytuacji do strzelenia bramki, a nie Widzew. To jednak Widzew zdołał przeprowadzić tę jedną jedyną akcję, ale jakże ważną, zakończoną powodzeniem.
a w zespole niemieckim jedynym ukaranym piłkarzem w dzisiejszym meczu, jedynym, który ma na swoim koncie już żółtą kartkę, jest Jürgen Kolb. Pozostali piłkarze mają czysty kąt. No i niestety stało się. Nieopilnowany Jörg Heinrich. Dokładne przerzucenie piłki do Heiko Herlisia ponad Maciejem Szczęsnym. Nie zdążył Michalczuk. Jeszcze podbił piłkę Michalski, no i zrobił to koszmarnie, bo piłka trafiła pomimo asysty Pawła Wojtali do Heiko Herlisia. I do Borussia Dortmund w 45 minucie fatalnie, bo jest to bramka tak zwana do szatni, obejmuje prowadzenie 1-0. Nie udało się zagrać do czekającego na piłkę Dębińskiego. Sporo się na pewno kosztował ten rajd Dzitkę, ale już trzeba uważać, bo kontratak mniej więcej w tym samym stylu Mellera, spalony Herlisz. Nie ma bramki. Proszę o spokój. O właśnie. Sędzia liniowy tę akcję przerwał, a my zobaczymy jeszcze raz, jak to było. No, był jeden piłkarz w momencie podania już za linią ostatniego obrońcy Widzewa. Minimalnie, ale był Mele. Coraz mniej czasu na wyrównanie, około 20 minut jeszcze ma Widzew i możemy być pewni, że jeszcze o to wyrównanie będzie walczył, tylko trzeba uważać, żeby nie stracić drugiej bramki. Szapuisa, miękko do Corka, a i jak niebezpiecznie, 2-0. 2-0 i niestety błąd naszej obrony. W takich sytuacjach tej piłki nie ma co przyjmować, a po raz drugi skarcił nas Heiko Herlisz. Trzeba od razu było wybijać ją jak najdalej. Miękko zagrał piłkę Szapuisa, no właśnie, i teraz tak się, no, może zbytnio pospieszyłem się nad błędem winiąc za tę całą sytuację Michalskiego, bo on odwracając się, no musiał jakąś tą piłkę odbić, odbił ją na tyle nieskutecznie, że wpadła pod nogi Niemców. Inna sprawa, że nie było tam ani Łapińskiego, ani Wojtali, spokojnie do niej doskoczył Heiko Herlisz, 2-0. Ale piłka nie opuściła boiska, jeszcze dogonił ją interweniujący wcześniej Stefan Reuter, Jürgen Kohler daleko, niecelnie, Łapiński od razu do Czerwca, Michalski, Czerwiec, źle, ale walczy Michalski do końca i proszę, Michalczuk, to jest Widzew, tylko czy to wystarczy, żeby chociaż część strat odrobić, Citko. Teraz atakuje Widzew, Citko i gol! Jakże wspaniała bramka Marka Citki! I już biegnie po piłkę Michalczuk, już zabiera ją Cezarowi. 2-1. I teraz ten czas dla nas będzie upływał bardzo szybko. Coraz mniej czasu, ale jeszcze wierzymy w to, że Widzew może wyrównać. Troszkę musnęła piłka Kohlera, ale tuż przy słupku mija Klosa, wpada do bramki. 2-1. Marek Citko na pewno najlepszy w tych akcjach ofensywnych piłkarz Widzewa. Strzela swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów. I już Szarpak pędzi do Kohlera. To samo dzieje się co w Kopenhadze. Tylko trzeba uważać, bo w Kopenhadze też w takich sytuacjach było bardzo groźnie. Szczęsny, nie bawiąc się, od razu wybija daleko na spalonym Dębiński. Hitzfeld też zdenerwowany, też nie przypuszczał, że ciężko będzie w meczu z Widzewem, chociaż szanował rywala. Przepuszcza piłkę za to teraz Heinrich, bo to pan Karol Ichring zakończył to spotkanie. Borussia Dortmund wygrywa z Widzewem 2-1, ale wygrywa z Widzewem po strasznej walce, którą Widzew podjął, i szkoda tylko takiego straconego okresu 20-30 minut w środkowej części drugiej połowy, kiedy to Borussia zdobyła drugą bramkę, zyskała sporą przewagę i ta przewaga już okazała się wystarczająca na tyle, że gol Citki nie zdołał jej zniwelować.
Thank you.